Witam. Na szybko nagrałem jeszcze jeden odcinek, kierując się wskazówkami jednego z komentarzy moich stałych, mojego stałego widza. Żeby bardziej sprecyzować, tak jak to mówią, wyłożyć jak pasterz krowie. No i zrobiłem tak, jak on sugerował. I zobaczcie efekt. Ma być wysyłane przy pomocy przerwań przez UART. I co stało za potworek? Na dzień dobry. Korzysta z biblioteki, która nie wysyła na przerwaniach. Nie korzysta z UART-a. To jest, są zwykłe funkcje blokujące, tak jak dla OneWire'a, co już pokazywałem, udowadniałem w praktyce, bo nie każdy, powiedzmy, ten kod źródłowy zrozumie, ale jak robię praktyczny test, to widać, że te biblioteki nie korzystają z przerwań. A że nie korzystają z UART, to jest proste, bo podłączone było do pinu, który nie był UART-em. No i co tu powstało? Jak to zadziała w praktyce? Nie zadziała. Ten kod nie robi tego, czego oczekiwałem, tylko ma w zamyśle odbierać po UART-cie dane, które później wyślę do LED-ów, do WS-ów. Ale zobaczcie, włączane są przerwania od zbocza opadającego na pinie, i tu się domyślam, że kod jest dla UNO, na pinie numer 2, który jest wejściem UART-a. Takie zbocze opadające, i trzeba pamiętać, że nie tylko bit stopu ma zbocze opadające, ale i każdy kolejny bit, który będzie zerem, a wcześniej był jedynką, spowoduje wygenerowanie przerwania. To jest wektor tego przerwania. Tu. Czyli na każdy, można powiedzieć, no nie na każdy bit w praktyce, ale na prawie każdy bit, a precyzyjnie na wiele bitów w bajcie, będzie wywołana ta funkcja, która co robi? Odczytuje z bufora, bo funkcja serial korzysta z przerwań i gromadzi dane w buforze, będzie odczytywała z tego bufora dane. Jak to zadziała w praktyce? Otóż zacznijmy od bitu startu. Przychodzi bit startu, wywołana jest ta funkcja. Co będzie w buforze? Nic, bo jeszcze nie przyszedł bajt. Później w tym bajcie będzie kilka przejść z 1 na 0 i będzie wywołana znowu ta funkcja przy każdym takim, przy takiej sytuacji. W końcu kiedyś przy kolejnej transmisji kolejnego bajtu rzeczywiście zostanie odczytany bajt, który został wysłany, ale wcześniej odczytamy ileś tam śmieci. Można powiedzieć z naszego punktu widzenia losową liczbę. Czyli ta funkcja nie czyta nam bajtów z UART-a, tylko niektóre bity. Jest wywoływana, więc tu po prostu mamy śmieci. No a poza tym chodziło o wysyłanie przez UART danych do WS-ów, a nie jakiś odczyt. Czyli to jest kompletnie nie to, co miała robić ta funkcja. W dodatku robi to źle. Kto mi nie wierzy, niech sobie tą funkcję, niech sobie ten program przetestuje i zobaczy, co będzie. Teraz pętla główna. No niestety,
jakieś tam dane będą zebrane, ustawiona zostanie flaga, no, tych śmieci. I przyjmijmy, że tu nawet, choć nie realizuje tego zadania, które miało realizować, no ale okej, niech będzie, że Zwarta ma odbierać dane i wysyłać po WS-ach. No i zobaczcie, co się dzieje. W przerwaniu ustawi się ta flaga i wszystko będzie pięknie, ślicznie, jeśli tu dalej nie będzie żadnego chodu programu. Jeśli tu będą jakieś inne funkcje, niestety, ale to będzie działać źle. Inny problem. Gdy już odebraliśmy Zwarta dane i wywołana zostanie ta funkcja, w czasie jej trwania nie będą wykonywane żadne przerwania, czyli cokolwiek by przyszło po UART-cie będzie po prostu stracone. Pokazywałem to, że tak się dzieje, że przy obsłudze z poziomu z tych bibliotek Arduino WS-ów niestety, ale w tym czasie gubione są znaki. Także no to jest doskonały przykład, jak nie pisać programu. Pomijam to, że ta nasza inteligencja pseudo stworzyła w ogóle kod niezgodny z założeniami. To wygląda normalnie jak pisowskie odpowiedzi na pytania. Pyta się Pinokia, czy wie, ile kosztuje chleb. On w dobie zmian cen my obserwujemy, co się dzieje z cenami zboża. Długo mówił, ale bez sensu. To może tam jakiś sens był, ale na pewno nie odpowiedział na pytanie, bo nie padła odpowiedź, czy zna cenę chleba. Tylko pieprzył o jakimś tam zbożu, o innych pierdziełach. Nie odpowiedział na pytanie, więc ta sztuczna inteligencja tu zadziałała po prostu jak Pinokio. Czyli dała odpowiedź nie na temat. Jeszcze tam był jeden komentarz taki w miarę sensowny, że generalnie to, co będziemy tu otrzymywać, no to jest mniej więcej to, co ja zauważyłem, że samo z siebie to tu nic nie powstanie, to wszystko będzie oparte o jakieś już gotowce. Jeżeli nie ma tego w gotowcu, to niestety, ale nie dostaniemy odpowiedzi, a na pewno niedobrej. No i tu widać wyraźnie, że nie ma możliwości, aby taka odpowiedź powstała. Tu jeszcze może spróbuję coś, co ja zrobiłem. Zmienimy dla AVR. No i zobaczymy, co tu, czy się wykaże. Zrobiłem to parę lat temu, więc było to opisane w EDW, jak pamiętam. Już widzę, że tu bzdury powstają. No ale popatrzę, co to wygenerowało. Na dzień dobry wam powiem, że przy tym zegarze nie ma szansy. Musi być, no to byście musieli poczytać artykuł, nie pamiętam tak bez podglądania, o jaką tam chodziło prędkość, jaki zakres, bo żeby zachować te kryteria czasowe dla WS-ów, na pewno nie było to taktowanie 16 mega, no i na pewno nie prędkość 9600. Kto ogląda moje filmy na związane z STM-em, to wie, że ustawiałem tam 2400 mega, bo to akurat, no powiedzmy, idealnie pasuje.
No i zobaczmy, co tutaj ten kod niby robi. Ustawiamy port jako wyjście, inicjalizujemy UART, włączamy przerwania. Jeśli odebrano dane, to wyślij do WS-ów. Zobaczmy to WS send. No i co my tu mamy? Wstawkę assemblerową, tu nie ma nic o UART-cie, prawda, przy tym wysyłaniu. No chyba każdy widzi, że nie ma tu żadnego rejestru, który by się nazywał UART. Więc samo wysyłanie nie jest robione na przerwaniach. Ten program działa podobnie jak ten poprzedni, tylko o tyle lepiej, że tu rzeczywiście mamy przerwanie od odebrania bajtu. Po odebraniu bajtu jest czytane to do zmiennej, która jak widać tu napełnia bufor, czyli jakby idea działania tego programu jest taka sama jak tego poprzedniego na Arduino, przy czym ten program na pierwszy rzut oka ma szansę działać, ale nie w sposób, który chciałem, czyli żeby wysyłać na przerwaniach od UART-a dane do WS-ów, tylko odbieranie, no może dla sztucznej inteligencji nadawanie, odbieranie to jest to samo. Ja to bym chciał, żeby dawanie i odbieranie, płacenie i, znaczy płacenie mi, nie, było to same z tym, jak ja płacę. Byłoby fajnie, czyli czy ja jak coś kupuję, to żeby nie dawać za to pieniądze, że kupuję coś, tak? Taka forma łapówki w tym momencie wychodzi. No jak widzicie, ten kod jest po prostu z czapy. Nie trzeba być ekspertem, żeby stwierdzić, że ten kod na pewno nie realizuje zadania, które miał realizować. I nawet ten komentarz tutaj wysyła dane przez UART do mikrokontrolera, następnie obsługuje te dane, wysyłając je do diodu. No kompletnie to się tu nie trzyma kupy, bo ta funkcja nie jest w ogóle wywoływana, czyli w ogóle nie jest wywoływana funkcja wysyłająca dane i na pewno nie jest tu na przerwaniach, bo mamy tu czekanie w pętli, aż się zwolni miejsce w buforze, aby wysłać kolejną daną. Czyli nawet tu nie ma przerwań nadawczych od UART-a, czyli kompletnie z czapy. Jak widzicie, ta sztuczna inteligencja jeszcze ma bardzo, ale to bardzo duże braki. Jeśli ktoś uważa, że nie potrafi poprawnie tu tego napisać w tej formułki, to niech mi da w komentarzu, co mam napisać, no i zobaczymy, czy wygeneruje to, co bym chciał. Czyli czy na przerwaniach od UART-a będzie wysyłało to dane do WS-ów. Jak widać, nawet ten czat nie potrafi korzystać z gotowych już programów, bo mój program jest od paru lat dostępny, chyba od 2017-2018 roku, nie pamiętam, jest dostępny w AVT, jest też w artykułach, przynajmniej fragmenty kodu. Na stronach internetowych są udostępnione. Popatrzmy, czasopisma. No i zobaczę. Się kliknęło nie to, co trzeba.
ze sztuczną inteligencją pewnie będzie tak jak z kompilatorami, na przykład, a zwłaszcza C, gdzie na początku bardziej optymalny kod można było napisać, a z assemblerzy napisał człowiek niż kompilatory C. Teraz jest tak, że te kompilatory potrafią wydajniejszy kod napisać niż człowiek. To nie to miało być. I tu mamy opisane, i zobaczę kiedy to jest, maj 2020. Być może sam projekt zrobiłem w 2017-18, a artykuł pojawi się dopiero w 2020. Tu mamy, że taktowanie 20 MHz da nam przepływność 2,5 mega, także może ono być trochę mniejsze, ale na pewno przy 16 megach się nie da. Próbowałem przy 18, chyba też był jakiś problem, że to się coś sypało, choć pisze, że od 18 do 22, więc pewnie to 18 jednak działało, ale na pewno nie działało 16. Jeśli by działało, to bym tu to napisał. I widzicie, tu są nawet fragmenty kodu, więc ta sztuczna inteligencja, gdyby coś tam nawet w miarę dobrze działało, to by te fragmenty pokazała. Tu jest PDF oczywiście z moich zbiorów, ale ten artykuł, szukając po tym tytule przez Google, traficie na wersję webową. Można tego Z się wywalić. Także jak widzicie, ta sztuczna inteligencja jest przez niektórych przeceniana i już wiem, że to są ludzie, którzy tego nie próbowali w praktyce, tylko coś usłyszeli i potem powtarzają różne głupoty, bo gdyby używali tego, to mieliby świadomość, że niestety, ale to nie jest tak doskonałe, jak to w internecie mówią. Także póki co programiści są bezpieczni, sztuczna inteligencja nie ma szans, aby ich zastąpić. Może czasem im pomóc, może czasem im zaszkodzić, zależy jakiej klasy jest to programista, ale na pewno ich nie zastąpi. Do usłyszenia.